Cześć kochani, zapraszam Was dziś na długo oczekiwany test Kylips z Lovely. Lovely, czyli Vibo, z tyłu jest napisane Vibo, mimo że mówię czasem Vibo, ale wiecie, to jest praktycznie jedna marka. Musimy kilka rzeczy sobie najpierw wyjaśnić, bo ja nie chcę zostawiać Waszych komentarzy bez odpowiedzi. I tak jak w filmie powiedziałam, dla mnie są to podróbki, ponieważ są zerżnięte w całości od Kylie i nie ma tutaj co więcej gadać, słuchajcie, no to jest po prostu przekopiowane. Jeżeli coś jest przekopiowane z oryginału, z jakiejś droższej marki, to jest po prostu podróbką. Chyba zgodzimy się wszyscy, że opakowanie jest prawie identyczne, jest inspirowane Kylie, formuła jest podobna, koncept jest podobny, czyli konturówka plus matowa pomadka. Podobnie się nazywa, bo tutaj mamy Kylie Matte Liquid Lipstick, tu mamy Kylips, podobnie są nazywane, podobne są odcienie. Oczywiście możemy sobie to nazywać inspiracją, jeżeli macie takie życzenie, ja będę mówić inspiracja. Oczywiście jest skopiowana z jakiejś innej marki produktu, który był już jakiś czas na rynku, który wszyscy doskonale znają i kiedy patrzymy na to w perfumerii, to pierwsze skojarzenie to jest Kylie. I tak jak sama jak patrzyliśmy na produkt, na ten róż Ecstasy, pierwsze moje skojarzenie to było, kurczę, to wygląda jak NARS. I takie było skojarzenie dziewczyn, z którymi rozmawiałam, które widziały właśnie. Ja zresztą poszłam do biura, pokazałam dziewczynom te kosmetyki Vibo i mówię do nich, zobaczcie, czytam Lovely i zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie dziewczyny powiedziały, wow, przecież to jest identyczne, identycznie zrobione, zerżnięte z Kylie. Możemy sobie to nazywać inspiracją, jak chcecie, ale pomyślcie sobie, co powiedziałby właściciel marki, gdyby zobaczył to. Nieważne, czy to jest z AliExpress, czy z Polski, czy z Azerbejdżanu, nie ma to żadnego znaczenia. Gdyby właściciel marki zobaczył to, to powiedziałby, skopiowali nas, to jest po prostu podróbka. Tak to nazywam. Także ja doskonale też wiem, że chcecie, wszyscy chcą, ja również chcę, żeby to okazało się tak samo dobre jak to. Żeby produkt Vibo okazał się tak samo dobry jak produkt NARS, który kosztuje 150 zł. Oczywiście wszyscy chcemy, żeby był tak samo dobry. Niech będzie, ale niech ma inne opakowanie, niech ma inną nazwę, niech się kojarzy z oryginałem, niech nie sugeruje, że jest taki sam jak oryginał. No ale dobra, ponieważ wszyscy chcą testu, ja również chcę się przekonać, czy Kylips jest tak samo dobry jak Kylie, bo powiem Wam, że używam Kylie tych pomadek od jakiegoś czasu, od czasu testu. Sprawdzają się świetnie, powiem Wam, naprawdę jedna z lepszych tych płynnych pomadek. No dziś przyjrzymy się właśnie Kylips od Lovely, czyli od Vibo. A Vibo jest marką Rossmana, jeżeli tego nie wiecie. Jest napisane, gdzie wyprodukowane, jest zrobione w Chinach. A produkty Kylie, tak z ciekawości, gdzie są zrobione? Zrobione w Stanach. Także tak. Dobra. Ja mam trzy kolory i dziś sobie też trzech kolorów spróbujemy. Pierwszy to jest Natural Beauty, taki najbardziej brązowy. No i sobie spróbuję po prostu. Zobaczymy, jak się ma ta konturówka, jak się ma ten błyszczyk. Błyszczyk czy pomadka. Ja Wam już pokazywałam kilka zdjęć, kilka swatchy. Wrzucę Wam też zdjęcie na Instagrama. Kylips nie posiadają tych takich zacieków spływającej jakby czarnej farby. Tutaj tego nie ma. Jest troszeczkę też mniejszy ten błyszczyk. A tak ogólnie opakowanie jest dosyć podobne, takie samo plastikowe czy szklane. Matowa pomadka w płynie. Jeżeli chodzi o aplikator, sobie porównamy. Bardzo podobny aplikator, prawie identyczny. Kylie pomadki mają taki fajny waniliowy zapach, ten. Nie czuję żadnego zapachu, może poczuję coś na ustach. Zaczynamy jednak od konturówki i od Natural Beauty. I pierwsze moje wrażenie jest takie, że konturówka się bardzo płynnie rozprowadza, ale w smaku jest taka bardzo tania. To ma smak podobny do konturówek Zinglota, to taki zwykły papierowy smak. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Taki zwykły, troszeczkę gorzki. Teraz matowa pomadka, zobaczymy, jak się sprawdzi. W każdym razie kolor mi się podoba, póki co kolor jest ładny. Dobra, zostawiam na ustach, ale smak nie jest dobry. Smak jest gorzki, mówię Wam, że nie jest zbyt dobra w smaku. Jest w smaku, no jak chińska, taka szmineczka. Zrobię sobie zbliżenie i zobaczymy. Tak wygląda z bliska, już sobie zastyga. Na razie nie podoba mi się smak, bo jest gorzki. I pomadki, i konturówki. Ale jak widzicie, zaschła już i wygląda całkiem fajnie. Muszę przyznać, że wygląda fajnie. Gdyby nie smak, ja bym zmieniła tutaj smak, bo rzeczywiście nie jest zbyt przyjemny. Nawet nie zostaje tutaj w palcach za bardzo. Także całkiem przyjemnie. Powiem Wam, że podoba mi się. Ja w jednej oczywiście zostanę, żebyśmy sobie zobaczyli, jak będzie wyglądała później, ale
Wygląda ładnie, muszę to przyznać. Zobaczymy jak z trwałością. Ok, ścieram i w takim razie maluję drugim kolorem. Muszę wam powiedzieć, że starłam ją z ust bardzo szybko, co nie jest dobrym znakiem przy matowych, trwałych pomadkach. Dlatego zobaczymy. Kolor mi się bardzo podobał. Tak jak mówiłam, smak mi się nie podobał. Ale wykończenie było bardzo ładne. Teraz spróbuję koloru Pink Poison, który jest myślę, że takim też zamiennikiem tych odcieni różowych Kylie. Chociaż on tu się wydaje dosyć żywy, ten kolor. Tak wygląda zestaw. Oczywiście najpierw konturówka. Tak wygląda konturówka. Niestety nie mam takiego koloru Kylie do porównania, bo jest dosyć mocny ten kolor. Na pewno tam w kolekcji jakiś taki jest. Zobaczymy, jak będzie wyglądała płynna. Całkiem ładny kolor. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał, jak wyschnie. I tak wygląda ten kolor z bliska. Powiem wam, że już mi się mniej podoba niż ten poprzedni. Troszkę tu sobie wyjechałam, ale nie patrzcie na to. Nadal nie pasuje mi ten smak, ale kolor nie jest zły. No muszę przyznać, że całkiem spoko wygląda. Taki, wiecie, typowy, brudniejszy, ciemniejszy róż. No dobrze, ostatni kolor, który będziemy testować i w którym już zostanę, to jest Milky Brown. Zobaczymy, jak będzie wyglądał i zobaczymy, ile będzie się trzymał. Tutaj wprawdzie producent nie obiecuje jakiejś, wiecie, bardzo długiej takiej trwałości. Raczej obiecują, że są to matowe pomadki. Tutaj nie ma nic powiedziane na temat właśnie, ile to się będzie trzymało. Ojej, ten jest ciemny, ten kolor. No ten kolor, powiem wam, że jest strasznie rudy. Nie wiem, czy w nim zostanę, bo mi się nie podoba. Trzeba powiedzieć, że to jest taki kolor takiej mlecznej czekolady. No taki trochę rudawy, ale czekoladowy. Zobaczymy zaraz, jak wyschnie. Tak to wygląda. W tej pomadce już zostaje. Spotkam się z wami za jakiś czas, jak już zobaczymy, no po prostu zobaczymy, za ile godzin ona się zetrze, ile się u mnie utrzyma. Zauważam też, że zęby się troszeczkę niestety barwią, trzeba uważać, ale to przy każdej tej matowej, płynnej pomadce tak jest, trzeba na każdą uważać. No i tak, ten kolor, mimo to, że na początku był dla mnie dziwny, to teraz mi się podoba. Także nie jest źle. Widzę się z wami za kilka godzin, zobaczymy sobie, jak się te pomadki ścierają, zjadają i tak dalej. Hej kochani, ja do was wracam. Nałożyłam tę pomadkę mniej więcej 3 godzinki temu i chciałabym wam pokazać z bliska, jak się zjada. Niestety jest niedobra w smaku, tak jak powiedziałam na początku. I tak to wygląda po mniej więcej 3 godzinkach. Widzicie, zjedzona od środka. Nie ma takiej wyraźnej linii tutaj, jak w przypadku tych typowych matowych, długotrwałych pomadek. Właśnie to jest taka różnica, tamte są długotrwałe, a ta jest po prostu zwykłą pomadką, więc zjada się normalnie. Z dolnej wargi, tutaj trochę na górze, jak widzicie, wytarła się. Także teraz już myślę, absolutnie jest do poprawienia, jeżeli chciałabym ją dalej nosić. Co wam mogę powiedzieć na temat tych pomadek? Nie traktujcie tego jako takich typowych zamienników Kylie, bo Kylie ma pomadki bardzo, bardzo trwałe. One się naprawdę trzymają kilka godzin i wyglądają ładnie. Odcienie też są troszeczkę inne. Myślę, że najładniejszym odcieniem tutaj z tych wszystkich, które miałam, jest to Natural Beauty, taki najbardziej właśnie naturalny, nudziakowy, jeżeli lubicie nudziaki. Fajny jest ten odcień. Minusem jest smak. Będę podkreślać to po raz kolejny. Minusem jest smak, minusem jest trwałość, nie są to pomadki trwałe, ale są matowe. Jeżeli szukacie matowych, płynnych pomadek, to faktycznie jest to matowe, to nie jest jakaś ściema, że to, wiecie, wysycha, tak jak, nie wiem, pomadka z Maybelline na przykład, ona nie zastyga do końca, nie jest w 100% matowa, to rzeczywiście zamienia się w mat. Tutaj narzekałabym tylko na smak. Czy będę je używać? Jeżeli już, to będę używać tylko tej. Tam z tych dwóch pozostałych się jakoś nie zakochałam. No, jeżeli chodzi o jakość, no to nie ma porównania do Kylie, mówię wam szczerze. Wiem, że bardzo byście chcieli i ja też bym bardzo chciała, żeby to było to samo, ale nie jest niestety. Ale jest to całkiem przyzwoita, matowa pomadka. Wiecie, to jest taki bardziej gadżet, żeby mieć i konturówkę i tą płynną pomadkę, która jest właśnie a la Kylie. Nie jest to złe. Na pewno cenowo wychodzi o wiele lepiej. Natomiast jeżeli chcecie dobrego zamiennika właśnie pomadek Kylie, no to ja wam jednak polecam pomadki te z NYXa, które testowałam, te brązowe z serii Lingerie. To są moje ulubione ostatnio i jednak troszeczkę dłużej się trzymają, jeżeli
jeżeli na tym Wam zależy, też mają fajne odcienie. Ale oczywiście można spróbować, są dostępne. Dajcie mi znać, czy je testowałyście, co o nich sądzicie. Tak szczerze napiszcie, czy są dla Was super, czy nie, czy macie jakieś porównanie do Kylie. Ja chętnie tutaj poczytam, posłucham, co macie do powiedzenia. To było moje szczere pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam jeszcze kilka takich właśnie zamienników, inspirowanych kosmetyków podróbek. Mam z W7, mam właśnie z Vibo. Mam kilka takich jeszcze kosmetyków, które będę Wam porównywać, więc jeżeli lubicie tą serię drogie, czy tam tanie kontra drogie, drogie kontra tanie, zostawcie mi kciuki do góry, no i napiszcie, co sądzicie o tych pomadkach, który kolor Wam się najbardziej podobał i czy je testowałyście. Do zobaczenia niedługo, pa, pa!